największym problemem jest to, że ponad 10% chorób dermatologicznych to są choroby przewlekłe, bo i łuszczyca, czatopowe zapalenie skóry, czy inne jednostki chorobowe, to jest to, co niestety, z czym pacjent do nas ciągle wraca. I teraz jest taki moment, że oczywiście daje mu leki miejscowe, później daje mu leki doustne i jest taki tak naprawdę moment, gdzie już nie za bardzo wiemy, co temu pacjentowi możemy dać. Właściwie wiemy, tylko niestety, ale tych leków albo nie mamy do dyspozycji, albo te leki mają na tyle ograniczone kryteria, żeby włączyć takiego pacjenta do leczenia, może na przykładzie łuszczycy na przykład powiem, to niestety, ale musi bardzo się pogorszyć. I teraz ci pacjenci, oczywiście, jeżeli ktoś ma zmiany na skórze, to zmiany widać. W związku z czym to u pacjentów wywołuje od razu depresję, stygmatyzację, takie wycofanie się z życia. Od razu pacjenci idą na zwolnienia lekarskie, w związku z czym generujemy sobie koszty. Natomiast są leki dostępne, można je dać, no tylko to, co powiedziałam, jest ta bariera właśnie tych kryteriów włączeniowych, które myślę, że jeżeli byśmy przy tu głównie lekach biologicznych, bo o tych mówimy, obniżyli, to myślę, że całego systemu byłoby to no, zdecydowanie bardziej korzystne. Taki kanał medyczny to jest to takie narzędzie, bardzo duże narzędzie, gdzie generalnie zarówno pacjenci, jak i przyszli pacjenci mogą przede wszystkim posłuchać o problemach medycznych, dowiedzieć się, jakie są choroby, co z tymi chorobami robić, gdzie się udać do lekarza, w jaki sposób powinno być prawidłowo nie wiem, i leczeni, dlatego że myślę, że jeżeli bierzemy jakąś jedną chorobę, mówimy o tej chorobie, tłumaczymy, to się okazuje później, że po takim programie pacjenci dzwonią, mówią, ja w ogóle nigdy nie wiedziałem, że jest na łuszczyce leczenie biologiczne, nikt mi tego nigdy nie powiedział, bo jestem z małego miasteczka, jedyny lekarz, który mnie leczy, to jest mój doktor POZ-u, którego się leczy od 20 lat i non-stop jestem smarowany maściami sterydowymi. Więc myślę, że to będzie kanał i informacyjny, taki kanał, który mam nadzieję będzie pokazywał pewne newsy w medycynie, czyli to, co mamy nowego do zaoferowania pacjentom. Medycyna idzie bardzo szybko do przodu, co jest fantastyczne w medycynie, trzeba się ciągle uczyć, w związku z czym człowiek, żeby być na bieżąco, no bez przerwy musi gdzieś tam gonić tą naukę, ale myślę, że to jest też dla pacjentów wspaniałe, że jesteśmy w stanie no, pokazywać co chwilę jakieś nowe fantastyczne leki, czy nowe terapie, czy wręcz nową diagnostykę.